Na co dzień patrolują ulice, pilnując porządku. Ich praca rzadko jest doceniona, choć to właśnie dzięki nim czujemy się bezpieczniej. Choć swoje święto mają 29 sierpnia, dopiero teraz zostali nagrodzeni za swoją pracę. Z okazji Dnia Straży Gminnej, obchodzonego co roku, funkcjonariusze Straży Miejskiej odebrali z rąk prezydent miasta oraz swojego komendanta nominacje na wyższe stopnie, a także nagrody za wzorową postawę podczas służby. Chylę czoła przed wami, że pracujecie, że dbacie o bezpieczeństwo naszego miasta, mimo że często jesteście zagrożeni. To był doskonały moment, aby podsumować roczną działalność rudzkich strażników. Szczególny nacisk w ostatnich 12 miesiącach położono na bezpieczny wypoczynek nad wodą. W tym aspekcie strażnicy mieli pełne ręce roboty. Wiadomo, że w całej Polsce rekordowa fala utonięć, tak? U nas też w Rudzie Śląskiej sporo miejsc takich, gdzie ludzie korzystając z zimnej wody w jakichś nieckach, stawach, gliniankach schładzają się. No to był nasz priorytet. Sukcesem jest, że w tym roku nie było żadnego utonięcia, co też nas bardzo cieszy. Strażnik miejski to nie tylko zawód, to także misja, co udowodnił pan Adrian Wicik. Podczas urlopu nowo mianowany starszy specjalista Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej znacząco przyczynił się do uratowania 3 tonących osób na Zatoce Gdańskiej. Byłem na wakacjach w Jastarni w trakcie rejsu prywatnego, na który pojechałem z moją żoną. No zauważyliśmy, że wywrócił się jacht. Zaalarmowałem załogę statku, podpłynęliśmy bliżej. Okazało się, że ojciec i dwóch synów wypadli z łódki. Udzieliliśmy im pomocy. Tam załoga statku nam pomogła. Rzuciliśmy liny, wyciągnęliśmy ich na statek i dowieźliśmy do portu. Czego życzyli sobie strażnicy miejscy z okazji swojego święta? Spokoju, zaufania, podwyżek. Nam pozostaje dołączyć się do tych życzeń.